kiedyś wino i chleb. Teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria niepokalana. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszych rorad. Dzisiaj Waszym i moim gościem jest Pani Bożena Fajowa, gospodyń wiejskich w Zachutyni. Pani Bożenko, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja bym chciał dzisiaj zapytać się, bo Pani ma bardzo duże doświadczenie w przygotowaniu różnych takich imprez, czy festynów, czy wesel. Czy dużo pracy trzeba włożyć w takie przygotowania? No tak, niestety. No najpierw trzeba zrobić spotkanie z osobami, które to chcą zorganizować. Musimy wszystko przygotować, różne potrawy. Musimy poświęcić dużo czasu na przygotowanie tych potraw. Przede wszystkim musimy dokładnie to wszystko przeliczyć, żeby po prostu tego później zostawało. No albo nie brakowało. No albo nie brakowało, no w zależności od osób, potrzeb tych osób, co potrzebują, co chcą zjeść na przykład, czy dobre, czy wyklinte dania, czy takie dania, które są po prostu mniej kosztowne. No myślę, że to czas jest naprawdę pracochłonny. No bynajmniej przy takim stuosobowym, mówię, w takiej stuosobowej imprezie, no potrzeba 7-8 osób, bo to jest do obsługi, oczywiście, tak, do obsługi, tak? Bo to jest przygotowanie. Później, no już później mówię, jak już wszystko jest przygotowane, są potrawy, to już może być mniej osób. Ale mówię, no poświęcenie najważniejsze to jest, proszę ojca proboszcza, przede wszystkim pierwszy etap tego mówię, tych potraw, tego po prostu, tej imprezy, przygotowanie tej imprezy. Mhm. No a i pani mi powie, na przykład w waszym kole gospodyń wiejskich pewnie każdy ma jakieś zadanie, prawda? Tak, no jeżeli mówię, jest grupa osób, które które po prostu poświęcają się tej imprezie, no to jest tak, że jest taka przewodnicząca, która tym wszystkim dysponuje, rozporządza, razem wszyscy po prostu bierzemy i ustalamy menu, a później już jedna pani, która tym dysponuje, rozporządza, że wybieramy kto, która co umie, co potrafi, ona później tą potrafię po prostu przygotowuje. Nie? A wiemy, że nasze koło gospodyń wiejskich super gotuje. No tak, no wiemy bardzo dobrze, że się cieszymy, że nas wszyscy znają. Chwalą nas, mówię, na każdym etapie, ale bardzo... Oblaci na całym świecie no znają. No właśnie, na to, no właśnie jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że no, w tak krótkim okresie, w którym pracujemy 2 lata, to jesteśmy no, zaskoczone miłym takim po prostu przywitaniem, takim po prostu podziękowaniem. No, takie, no, to jest tak miłe, że po prostu no, uczestniczymy w różnych imprezach, no, w różnych takich spotkaniach, no, ale no, przez tą pandemię no, niestety zostałyśmy zamknięte jak to sobie i nic no, nie możemy wiadomo poradzić. No. No dobrze, bo ja zawsze się zastanawiam, bo tak ktoś, kto przychodzi na przyjęcie, jest zadowolony, czy to będzie wesele, czy jakiś festyn, no i przychodzi, ale my wiemy doskonale, że jeżeli festyn na przykład odbywa się w niedzielę albo wesele w sobotę, to ile dni wcześniej już trzeba podjąć takie przygotowanie do takiego spotkania? No powiem tak, no wesele jeszcze nie robiłyśmy, no bo miał być teraz takie małe wesele, no ale ze względu na pandemię. Robiłyśmy imprezy, no robiłyśmy, mówię, Niniwę, no to Niniwa była całkiem inna, bo to trzeba było przygotować się na nie obiad i kolację. To było od rana, od 6 godziny byłyśmy, także po prostu to było poświęcenie przez cały dzień, bo no to jednak 250 osób to jest dużo. A tak jak są takie imprezy na przykład, że jest wesele czy jakaś impreza, no to tak od czwartku zaczynamy, no spotkanie jest w tygodniu, żeby ustalić menu, co mniej więcej robimy, na ile osób, a później już czwartek, piątek, sobota. Mówię, no w czwartek jest po południu, piątek też po południu, a w sobotę czasami już od rana, bo dlatego, że no, musimy przygotować potrawy w zależności od godziny przyjęcia. No jeżeli jest impreza po południu, no to musi być od rana, a jeżeli jest wieczorem impreza, no to już tak od 14 zaczynamy już tak wszystko przygotowywać do tej, jak to się mówi, imprezy. Już nie wspomnę o tym, że trzeba posprzątać. No to już nie mówię o tym, że trzeba posprzątać, no wszystko, no pomyć naczynia, przygotować, przecież kelerowanie też w tym... No wszystko, no, a później jeszcze po imprezie trzeba wszystko pomóc. Tak. No niestety. Jesteście bardzo dzielne. Ja życzę naszemu kołowi gospodyń wiejskich wielu sukcesów i gratuluję tego, co już się dokonało. No i oczywiście zapraszam w naszym dzisiejszym spotkaniu Roratim na drugą część filmiku, a Pani Bożenie Fal i całemu kołowi gospodyń wiejskich bardzo gratuluję i dziękuję. Szczęść dziękuję, Boże. Szczęść Boże. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszych spotkań roratnich. Dzisiaj znajdujemy się przy głównym wejściu do kościoła. Ono teraz jest zamknięte,
ale kiedy jest nabożeństwo, zawsze kościelny wcześniej otwiera kościół po to, żebyśmy mogli przyjść tutaj i przygotować się. Właśnie dziś chcę, abyśmy się zastanowili nad tym, jak dobrze przygotować się na spotkanie z Panem Bogiem. No pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to oczywiście wyjść z domu. A więc jest w nas chęć spotkania się z Panem Bogiem. Kiedy przychodzimy do kościoła, oczywiście musimy pamiętać o podstawowych zasadach. Kościół to jest miejsce modlitwy, to jest miejsce spotkania się wspólnoty. Różni on się od galerii handlowej, sklepu, teatru, czy na przykład sali gimnastycznej. W kościele powinniśmy zachować pewne zasady, czyli w jaki sposób trzeba to miejsce uszanować. Żyjemy w czasach epidemii. Wchodząc do kościoła, pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście zdezynfekować ręce, pamiętając o tym, że nie jesteśmy tylko sami uczestnikami tej liturgii. W normalnych warunkach zaraz po wejściu znajduje się woda święcona. Kiedy ona tylko powróci, pamiętajmy, że wchodząc do kościoła zamaczamy rękę w wodzie święconej i starannie czynimy znak krzyża. To przypomina nam o tym, że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni właśnie wodą święconą. Kapłan kiedyś przyjął nas, obmywając nas z grzechów do wspólnoty kościoła. Znajdujemy się już właśnie w przestrzeni kościoła. Co musimy pamiętać? Musimy pamiętać o tym, żeby od razu zająć miejsce, które jest nam wygodne, którym chcemy spędzić liturgię. Ostatnio powiedziałem wam o tym, że w kościele jest czerwona lampka, wieczna lampka. Ona przypomina nam o tym, że mieszka tutaj ktoś wyjątkowy, Pan Jezus. A więc wchodząc do kościoła już po przeżegnaniu, musimy pamiętać, by przyklęknąć. W ten sposób oddajemy cześć Jezusowi, który znajduje się w tabernakulum. Niech to przyklęknięcie będzie dbałe, takie, żebyśmy w sposób świadomy i dobry oddali cześć Jezusowi. A więc przyklękamy i witamy Jezusa. Oczywiście możemy zająć teraz wybrane przez siebie miejsce, ale zastanówmy się, czy mamy czyste serce. Jeżeli przychodząc do kościoła wiemy, że nie będziemy mogli uczestniczyć w pełni w mszy świętej, to znaczy nie będziemy mogli przyjąć Pana Jezusa w komunii świętej, bo mamy grzech ciężki, gdzie powinniśmy się udać? Oczywiście do spowiedzi świętej. W naszym kościele, tutaj na samym końcu, znajduje się takie bardzo wyjątkowe miejsce. To miejsce to konfesjonał. Przychodzimy do konfesjonału, aby wyznać nasze ciężkie grzechy, bo one sprawiają, że nie możemy przyjąć Pana Jezusa w komunii świętej. Jeśli widzimy, że w konfesjonale jest ciemno, to znaczy, że jest on na razie nieczynny, ale jeśli zapali się światło, to mamy pewność, że czeka tam na nas kapłan, który chce, abyśmy skorzystali ze spowiedzi świętej, chce nam udzielić w imieniu Jezusa rozgrzeszenia. Dobrze, mamy czyste serce. Co robimy dalej? Oczywiście idziemy znaleźć ulubione dla siebie miejsce. I wcale nie musimy uciekać na koniec kościoła, bo wielu jest takich, że chcieliby uczestniczyć we mszy świętej tam. A my powinniśmy być coraz bliżej Jezusa. A więc starajmy się szukać takiego miejsca, które sprawi, że będziemy wszystko dobrze widzieć, że będziemy pięknie w mszy świętej uczestniczyć. Zajmijmy jakieś miejsce, no niech to będzie dziś tutaj, po prawej stronie. Widzę dobrze ołtarz, widzę kapłana, mogę usiąść. Przychodząc do ławki, pamiętajmy, by uklęknąć, a następnie przywitać się z Panem Jezusem, który jest w tabernakulum. Taką piękną, prostą modlitwą jest powiedzenie w sercu: niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kiedy wypowiem w sercu tą modlitwę, mogę swobodnie już usiąść. I wtedy w spokoju, w ciszy oczekiwać na rozpoczęcie mszy świętej. Oczywiście mogę w tym czasie także modlić się w sercu, patrząc na Pana Jezusa, na obraz Matki Bożej. Mogę modlić się i prosić o dobre przeżycie tej mszy świętej, wyciszyć swoje serce i modlić się za tych, którzy o tą modlitwę mnie prosili. Co jest jeszcze ważne? Ważny jest mój strój. Do kościoła powinniśmy przychodzić ubrani odświętnie, ponieważ jest to spotkanie z kimś wyjątkowym, jest to spotkanie z Panem Bogiem. A więc do kościoła nie powinniśmy przychodzić ubrani jak na plażę, jak na zajęcia sportowe,
powinniśmy przychodzić ubrani godnie. To znaczy tak, jakbyśmy ubrali się na bardzo ważne zaproszenie, na przyjęcie do jakiegoś człowieka, który nas zaprosił. To nasz piękny ubiór ma być też wyrazem szacunku dla Jezusa, który przychodzi do nas w Komunii Świętej. Opowiedziałem wam dzisiaj, jak wygląda nasze przygotowanie do mszy świętej, jak powinniśmy przygotować się na spotkanie z Panem Bogiem. Zapraszam was do tego, byście odpowiedzieli na zadania i pytania. Dzisiaj również dwa zadania. Pierwsze zadanie i pytanie to takie, gdzie w Kościele jest miejsce i jak się nazywa, gdzie kapłan odpuszcza nam grzechy ciężkie? Pierwsze pytanie. I drugie pytanie. Napiszcie proszę, jak powinniśmy się zachować i co po kolei wykonać, przychodząc do Kościoła na mszę świętą. Oczywiście czekamy na wasze odpowiedzi. Przypominam, kto pierwszy, ten lepszy. Pobierzcie także obrazek, który jest kolejnym obrazkiem, który chcemy wkleić na planszę, a potem zobaczycie, jaki piękny obrazek wspólnie z tych małych puzli powstanie. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Szczęść Boże!